równo o 8 otworzono we Francji niemal 70 tysięcy lokali wyborczych. Na ulicach policjanci i żołnierze. W kraju od półtora roku stan wyjątkowy. To bardzo ważne wybory, bo musimy zmienić ten kraj w związku z tymi wszystkimi trudnościami, zagrożeniem terrorystycznym. Mam nadzieję, że mój głos będzie się liczył. Sytuacja jest coraz trudniejsza, a niebezpieczeństwo cały czas wzrasta. Chce mi się po prostu krzyczeć dość tego. Chodzi o bezpieczeństwo nasze, naszych dzieci i policji. Te wybory mogą być historyczne ze względu na to, że Francja może wstąpić na drogę, która jest właściwie, której cel jest nieprzewidywalny. Znaczy ten ostatni przystanek na tej drodze jest nieprzewidywalny wyłącznie z opuszczeniem Unii Europejskiej. Czy doprowadzeniem do takiej sytuacji, w której Unia Europejska ulegnie jeszcze głębszej erozji. A przypomnijmy, proszę Państwa, w takim razie Emmanuel Macron i Marine Le Pen, to oni najprawdopodobniej przeszli do drugiej tury wyborów prezydenckich we Francji. Kandydatów było 11, to oczywiście te założenia, o których mówimy, czyli Marine Le Pen i Emmanuel Macron są w drugiej turze wyborów prezydenckich pod warunkiem, że te exit pole rzeczywiście się sprawdzą. Adam Szejnfeld, Platforma Obywatelska w studiu w Warszawie, Marek Suski, Prawo i Sprawiedliwość w studiu w Warszawie, Piotr Zgorzelski, PSL w studiu w Warszawie, Marek Jakubiak, z 15 w studiu w Warszawie i Dominika Ciosić, nasza specjalna wysłanniczka w Paryżu. Dobry wieczór, Dominiko. Jak z tymi exit polami jest? Czy rzeczywiście te dwa nazwiska, którymi operujemy, Le Pen i Macron, to są ci, którzy przechodzą do drugiej tury wyborów prezydenckich we Francji? Dobry wieczór, Michale. Różnica między według exit polów między Le Pen a Macronem jest wynosi zaledwie 2%, a pomiędzy pozostałymi kandydatami, którzy są na tym samym miejscu exequo, François Fillonem oraz Jean-Luc Mélenchonem, 2%. Zatem to wszystko jest jeszcze bardzo niepewne, tym bardziej, że wielu Francuzów tak naprawdę wstydzi się przyznawać, że będzie głosować na Marine Le Pen. Zatem ta różnica między Le Pen a Macronem może się zmniejszyć. Może się także zmniejszyć dystans między nimi a François Fillonem. Jestem teraz w sztabie François Fillona, byłego premiera konserwatysty, który jest właśnie ex aequo na trzecim miejscu ze skrajnym lewakiem, trockistą wręcz, Jean-Luc Mélenchonem. Cóż, są to na pewno wybory historyczne, bo nawet jeżeli ten wynik się utrzyma, to po pierwsze tak, Marine Le Pen jak po raz pierwszy w życiu wejdzie do drugiej tury, co raz udało się tylko jej ojcu. Po drugie, Jean-Luc Mélenchon, człowiek zagadka o skrajnie lewicowych poglądach, który chce wyprowadzić Francję z Unii Europejskiej, ale także i z NATO, osiągnąłby jak na niego rekordowo wysokie poparcie, bo 5 lat temu w wyborach miał zaledwie 10% poparcia. Zatem Francja skręciła w stronę radykalnych tendencji, bo zarówno Marine Le Pen, jak i Jean-Luc Mélenchon bardzo poprawili swoje notowania w porównaniu z tym, co się działo w 2012 roku. Ale tak jak powiedziałam, to są tylko rezultaty z exit polów. Naprawdę wiele się może zmienić i rzeczywiście potwierdza się to, o czym wcześniej mówiliśmy, że są to wybory o tyle istotne, że nigdy jeszcze się nie zdarzyło, żeby różnica głosów Wielkiej Czwórki była tak mała, że naprawdę dzisiaj jeszcze do późnych godzin porannych nie będzie wiadomo, kto rzeczywiście z tych 11 kandydatów, a właściwie z tej czwórki, wejdzie do drugiej tury. No, są to wybory ciekawe. Wspomnieliście tutaj we wstępie o tym, że zagrożenie terrorystyczne było jednym z głównych tematów i rzeczywiście było, widać to także po sondażach, bo jeszcze kilka dni przed wyborami sondaże dawały o wiele, wiele większe szanse Macronowi. Przewaga pomiędzy nim a Le Pen była o wiele większa. Zmieniło się to. Ostatni sondaż, który nie został opublikowany, bo już było za późno, bo wkroczyła cisza wyborcza, ten dystans wyraźnie zmniejszył. A stało się to po tym, w jaki sposób zareagowali politycy na czwartkowy zamach, na morderstwo dokonane na policjancie przez terrorystów islamskich. Pierwsza reakcja Macrona była po prostu miałka. To nie była absolutnie reakcja godna przyszłego prezydenta Francji. On rozczarował Francuzów, mówiąc o tym, że Francja po prostu powinna się przyzwyczaić do życia w sytuacji, w której jest permanentne zagrożenie, w której jest terroryzm na porządku dziennym. Nie tego Francuzi oczekiwali, choć jak widać są tacy, którzy mu wierzą. Reakcja Le Pen była bardzo ostra. Zapowiedziała likwidację meczetów salafickich przede wszystkim, to czego wcześniej chciała, oraz wydalanie natychmiastowe wszystkich ludzi powiązanych o związki z dżihadystami i z terrorystami islamskimi. I w podobnym duchu się wypowiadał Fillon. I jeszcze jedno dodajmy, to jest dosyć istotne, bo przeciwko Fillonowi toczyła się bezprecedensowa też nagonka ze strony mediów mainstreamowych. Oczywiście był powód, kwestia żony Fillona, którą zatrudniał w administracji państwowej za horrendalnie wysokie pieniądze, około 1 000 000 euro. Zatrudniał także własnych synów, tak więc jest to swoista polityka prorodzinna w wydaniu francuskim.
ale naprawdę nawet ten fakt nie usprawiedliwiał tak bezprecedensowej nagonki, wręcz linczu medialnego, jaki był każdego dnia dokonywany na François Fillonie. Wielu komentatorów, tych bardziej racjonalnie myślących, mówiło o tym, że media francuskie i część mainstreamu postanowiła wszystko postawić na szali jednej. Zniszczyć Fillona, nawet jeżeli kosztem tego zwycięstwa byłoby zniszczenie Francji. No cóż, jesteśmy świadkami naprawdę historycznego momentu, bo Francja decyduje o tym, jaka będzie jej przyszłość. Czy to będzie przyszłość polegająca na tym, że Francja stara się utrzymać kontrolę nad własnym państwem, nad organizmem państwowym i wybiera swoją przyszłość, czy też będzie to Francja dryfująca ku powolnemu upadkowi. Jeżeli wygra Macron, Macron jest zwolennikiem czego? Jeszcze większej integracji europejskiej, ale jednocześnie otwartości bez granic w stosunku zarówno do imigrantów, jak i muzułmanów mieszkających we Francji, którym on nie stawia żadnych barier. On nie mówi, że oni się powinni dostosować do prawa francuskiego, tylko mówi, że Francja właściwie powinna akceptować wszystkich ludzi takimi, jakimi są. Do czego to prowadzi? Widzimy we Francji ostatnia seria zamachów terrorystycznych. Rzeczywiście tego dowodzi. Jeżeli Francja jakimś cudem wybierze Marine Le Pen, no to czekać nas może nowa rewolucja francuska. Jeszcze czeka nas teraz dzisiaj wieczorem długa noc wyborcza, liczenie głosów i tak naprawdę dopiero jutro wieczorem będziemy mogli coś pewnego powiedzieć na temat tego, kto naprawdę wszedł do drugiej tury. Ale to, co możemy powiedzieć za Dominiką Ciosić, która przypomnę jest w Paryżu, to to, że tworzymy, proszę Państwa, dziś historię, wykorzystując relacje Dominiki. Spróbujmy zadać sobie pytania, czy też pytania o to, w którą stronę rzeczywiście Francja i nie tylko Paryż, ale generalnie cała Francja zmierza, panie pośle, a właściwie panie europośle. No pewnie dopiero okaże się 7 maja. Ale to widać dzisiaj, już dziś gołym okiem. Nie, no dzisiaj, widać. Dzisiaj właściwie nic nie widać, oprócz tego, co wiedzieliśmy i wiemy do tej pory, ponieważ proszę zwrócić uwagę, że z tej 11 kandydatów, 11-orga od dawna było wiadomo, że jest taka czwórka najsilniejsza. I ta cała czwórka podzieliła się w miarę równo głosami. 24-24, 19-19, zobaczymy jak to będzie ostatecznie. Ale w każdym razie to są różnice niewielkie, pewnie w granicach błędu. No i niewielka różnica między samym Macronem a Le Pen. I to jest niebezpieczne tak jest, chyba. Tak jest, ale mamy... Dlatego przekazu, którym byliśmy też przez jakiś czas straszeni. Mamy tu podział... Nie daj Bóg dojście do władzy Le Pen, to jest katastrofa dla wszystkich. Nie, mamy tutaj podział, wydaje mi się... społeczeństwa francuskiego, nie tylko taki podział lewica-prawica, czyli bardzo standardowy, ale także jeżeli chodzi o poglądy co do rozwiązywania najtrudniejszych spraw w kraju, to jest podział także wiekowy. Bo jak rzucałem okiem na badania i to wykonane wczoraj bodajże, to pokazują one bardzo wyraźnie, że młodzi, bo 18 do 24 lata i 24 do 34 lata, więc ten przedział wiekowy. Ale niech skończę wątek i przejdziemy do tej Polski. Nie do tej Polski, ludzie, do Polski. Ludzie, którzy nie mają doświadczenia z dramatem wojny, ludzie, którzy tego nie znają z autopsji, a pewnie też nie bardzo z przekazów rodziców, są bardzo radykalni. Oni się zradykalizowali. Oni popierają tych kandydatów, którzy chcą zamknięcia Francji, wyrzucenia imigrantów, nacjonalizacji polityki i tak dalej. Ludzie w wieku średnim i starsi oczywiście są bardziej liberalni, bardziej centrowi i to się pojawiło dzisiaj w wyniku wyborczym. Panie pośle, czy jest jakaś analogia do Polski? Ja bym nie chciał do Polski żadnej analogii przypisywać. No ale spróbujmy, chociażby dlatego, sam fakt, że twierdziliście jeszcze jakiś czas temu, że polskie społeczeństwo jest podzielone. Zapytał, teraz widzimy, pan, mi pan ale chcę też spróbować wyciągnąć od razu jakieś wnioski z tej rozmowy. No to wnioski pan wyciągnie, jak ja odpowiem. Zresztą mi się wydaje, że wnioski mają widzowie wyciągać, dobrze, a nie pan. Pan moderuje rozmowę naszą, jak rozumiem. Dobrze, to chciałbym tak moderować rozmowę, żeby i pozostali goście w studiu mieli szansę, żeby powiedzieć. Ja bym nie chciał przyrównywać. Wydaje mi się, że nawet Prawo i Sprawiedliwość by nie chciało, dlatego że ja słyszę każdego dnia, co mnie cieszy.
od przedstawicieli, wysoko postawionych przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, że nie zamierzają Polski wyprowadzać z Unii Europejskiej, że chcą, żeby Polska była nadal silnym elementem, ogniwem Unii Europejskiej i tak dalej. A kandydaci, o których ja mówię i których poparła ten segment 18-34 lata, to są kandydaci, którzy chcą wyjścia z Unii Europejskiej Francji, wyjścia z NATO Francji, zamknięcia się Francji na inne te. Tu mam nadzieję, panie redaktorze, i to jest wniosek, mam nadzieję, że nie ma analogii do sytuacji w Polsce. I pan poseł Zgorzelski. Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Proszę dziękować panu posłowi. Przed dzisiejszym dniem wiadomo było jedno, że będzie druga tura i że w tej drugiej turze na pewno znajdzie się pani Marine Le Pen. Pytanie było, czy w towarzystwie François Fillona, czy w towarzystwie pana Macrona. Z punktu widzenia Polski i Unii Europejskiej to jest dobra wiadomość, bo był jednym z nielicznych kandydatów, a jeśli chodzi o tą pierwszą czwórkę, to jedynym, który nie wypowiadał się negatywnie o osobach spoza Francji, pracujących we Francji. To jest bardzo ważne, ale także z punktu widzenia przyszłości Unii Europejskiej był najmniej eurosceptyczny. I to jest ta druga wiadomość. Co dalej? Otóż najprawdopodobniej, oczywiście nie możemy wróżyć z fusów i przewidzieć, ale najprawdopodobniej pan Macron jest przyszłym prezydentem Francji. Skąd to przewidywanie? Albo to przewidywanie z rozkładu głosów, to przecież kto obserwuje i analizuje scenę polityczną we Francji wie, że te typowo spersonalizowane wybory, bo przecież prezydenckie są zawsze takie, ale tutaj na to nakłada się jeszcze jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, że może, zresztą rozmawialiśmy o tym przed wejściem do studia, może nastąpić dekompozycja w podziale na scenie politycznej. Bo już prawdopodobne jest, że ulegnie rozpadowi partia socjalistyczna, że będą duże ruchy w obszarze partii golistowskiej, republikańskiej, a Macron, który tak naprawdę nie ma zaplecza politycznego, bo dopiero rok temu stworzył swój ruch, może okazać się nie tylko przyszłym, a być może prezydentem, ale także liderem nowego ugrupowania politycznego. Ale z drugiej strony, skoro pan tworzy ten scenariusz, dalej. I po prawej stronie francuskiej sceny będzie można powiedzieć nawet skrajnie prawicowy ruch pani Marine Le Pen. Po lewej stronie mogą być socjaliści, a w środku właśnie pan Macron ze swoim ugrupowaniem centrowym. To w takim razie skomplikujmy ten scenariusz przez pana posła nakreślony i dodajmy jeszcze jeden element. Może się też okazać, że będzie papierowym prezydentem bez żadnego poparcia politycznego i partyjnego. Panie redaktorze, oczywiście poparcie i zaplecze polityczne jest ważne, ale w przypadku prezydenckiego systemu władzy we Francji ono jest istotne, ale nie jest niezbędne. Powiedzmy sobie szczerze, tam jest silny ustrój prezydencki i to zupełnie inaczej funkcjonuje niż u nas, prawda? I pan poseł Jakubie. Ja tutaj chcę zwrócić uwagę na to, że pan Emmanuel Macron to jest człowiek, który stawia na gospodarkę i cały czas w jego kampanii wyborczej przewijało się obniżanie kosztów pracy, opodatkowania, małe i średnie firmy itd. itd. No ale do tego wszystkiego też ma takie zakusy lewicujące, żeby nie powiedzieć socjalistyczne. Zwracać pełne koszta za okulary, protezy i aparaty słuchowe. Nie, no to już jest taka moda we Francji, że ten nawis socjalistyczny nad tym krajem wisi od dawien dawna. Tam jeszcze za czasów 70. wiemy, że Francja... Tak, to nad nimi wisi po prostu, tam się to należy. Natomiast gdzie to prowadzi Francję, to Francuzi chyba sami wiedzą, bo przecież tak wyraźne stawianie na gospodarkę. To jest ciekawe jego zdanie dotyczące Trumpa. Na pytanie, jak ocenia, mówi, że się nie zgadza na mur z Meksykiem. To też jest ciekawe podejście przyszłego prezydenta Francji, bo tu popieram pana posła, że jeżeli dojdzie do drugiej tury, to pani Marine Le Pen pewnie nie wygra, dlatego że cały ten elektorat przeleje głosy na Marine Le Pen chce obniżenie wieku emerytalnego do 60 roku życia. Ale jak 40 lat pracy się skończy. A Macron z kolei chce zredukować podatki, dać większą swobodę firmom renegocjującym 35-godzinny tydzień pracy.
Tak więc być może skończy się troszeczkę ten socjalizm, który prowadzi do tego, że mają praktycznie 5-dniowy tydzień pracy. I pan Wasłowski. Nic nie jest rozstrzygnięte, ta różnica jest minimalna. To są co prawda exit pole, nie wiadomo jak będzie ostatecznie. Część wyborców francuskich pewnie nawet wstydziła się przyznać, że głosowała na Marine Le Pen. Także w drugiej turze, jak patrzymy na tych pozostałych kandydatów, to jeden miał elektorat bliższy pani Marine Le Pen, ten 19-procentowy, drugi 19-procentowy, bliższy z kolei drugiej stronie, więc nie wiadomo, jak przepływy elektoratu będą wyglądały. Wszystko będzie zależało od tych dwóch tygodni. Jeżeli będzie potrafił ewentualnie tu przewidywany przyszły prezydent Macron potrafił stworzyć większe zaufanie do państwa, które miałoby bronić bardziej obywateli przed tymi aktami terrorystycznymi, być może przeciągnie pewną część wyborców Marine Le Pen. Natomiast jeżeli Marine Le Pen pójdzie nieco w stronę właśnie bardziej tych wyborców, którzy nie chcą wyprowadzania z Unii Francji, być może ona pozyska. Tutaj różnica tych 2-3% to jest tak minimalna, że wszystko może się zdarzyć. No jeżeli Marine Le Pen zmieniłaby nieco swoją ostrą retorykę i pokazała, że wcale nie jest aż tak groźna dla Europy, to nie jest wykluczone, że Francuzi przesuną swoje preferencje na nią. A co będzie po wyborach, no, trudno jest powiedzieć. Z reguły jest tak, że w kampanii wyborczej są bardziej ostro formułowane postulaty po wyborach, tak jak pamiętamy, jak w Stanach Zjednoczonych prezydent Trump przed wyborami miał bardzo ostre wypowiedzi, a po wyborach no jednak pewnie dostał też informacje ściśle. Retoryka delikatnie się zmieniła, ale proszę też zauważyć, że nieco zmienił. Natomiast generalnie, konsekwentnie brnie, pcha się do przodu i realizuje swój program wyborczy. Zdecydowanie tak. Natomiast jeżeli mielibyśmy mówić o jakichś analogiach, czy to do Polski, czy do Stanów Zjednoczonych, to przecież w Polsce miał wygrać Bronisław Komorowski. Miał 70-parę% poparcia jeszcze na kilka tygodni przed wyborami. Później było zaskoczenie. Okazało się, że Andrzej Duda przekonał Polaków i pomiędzy pierwszą a drugą turą jeszcze bardziej odskoczył prezydentowi poprzedniemu. No a w Stanach Zjednoczonych też. No ja pamiętam, jak niektóre telewizje przed dzień ogłoszenia wyborów już chciały, żebym gratulował kandydatce, która już została prezydentem. Ja mówię, niektóre gazety były wydrukowane. Tak, już musieli zmieniać gazety, więc poczekajmy, zobaczymy. Jeżeli będzie tak, że bardziej antyeuropejska kandydatka by wygrała, została prezydentem, wtedy oczywiście Europa będzie miała problem, bo po wyjściu Wielkiej Brytanii jest już Europa osłabiona. Gdyby Francja zmierzała w kierunku odejścia od Europy, to być może wybory 8 czerwca w Wielkiej Brytanii też coś zmienią. Być może do tego Brexitu finalnie też nie dojdzie. Pewnie dojdzie. Byłaby to jakaś przełomowa chwila w dziejach budowania wspólnej Europy. Panie pośle, to jeżeli pan pozwoli, zrobimy takie kółeczko, chociaż kółeczko nam nie za bardzo wychodzi. Kto jest lepszym kandydatem dla Polski? Znaczy inaczej, kto byłby lepszym prezydentem dla Polski? Ponieważ różnice są niewielkie, a ktokolwiek zostanie prezydentem, Polska musi dobrze współpracować. Pan poseł Zgorzelski? Lepiej nie snuć takich wizji. I dla Polski, i dla Unii Europejskiej zdecydowanie pan Emmanuel Macron. Ponieważ bezpartyjny. Bo przedsiębiorstwa to jest ten jego żywioł, ta przedsiębiorczość. Taki trochę Kukiz 15? Taki trochę Kukiz 15, trochę tak właśnie jak włoskie gwiazdy. Ja myślę, że coś się dzieje w Europie takiego, że ludzie już załapali, że ta polityka prowadzona przez partie polityczne jest jednokierunkowa. Tylko z tą bezpartyjnością też różnie może być, bo jednak z że pracował i nie tylko. Oczywiście, że może być różnie. I praktykował w banku Rothschilda, także też doświadczenie jakieś ma. Nie wykluczone, że na pewno ta centrowa opcja byłaby lepsza, ale trudno jest przewidzieć, co będzie. Sondaże i analizy sondaży przedwyborczych odnośnie potencjalnej drugiej tury pokazywały, że Macron wygrywa i to miażdżąco, że tak powiem. Natomiast po tych wynikach ja bardziej zbliżony jestem w poglądach do pana posła Suskiego niż kolegów. To znaczy,
Mam dyplomata się w panu pośle odzywa. Mam tę nadzieję, że Macron byłby na pewno i dla Francji, i dla Europy, i dla Polski w takim razie również zdecydowanie lepszym prezydentem. Natomiast po doświadczeniach w wielu innych krajach, ale szczególnie w Stanach Zjednoczonych, moim zdaniem po tym wyniku, gdzie jest naprawdę przepołowione społeczeństwo na pół, i też się zgadzam, duża część nie odpowiada na pytania prawdą, to nic nie wiadomo. Jesteśmy w momencie, w którym nie wiadomo 7 maja, jaki będzie ostateczny, moim zdaniem, wynik. Natomiast dlaczego Macron byłby lepszy? Przede wszystkim dla Unii Europejskiej, ponieważ te 27 państw członkowskich, moim zdaniem, jeśli Unia by się rozpadła, na tym stracą makabry. Znaczy wszyscy stracimy jako ludzie. To znaczy, panie pośle, nazywajmy rzeczy po imieniu, natomiast... ale to też, żeby pan później mówił, że wyciągam za pana wnioski. Jeżeli okazałoby się, że rzeczywiście dojdzie do wyjścia Francji z Unii Europejskiej po Wielkiej Brytanii, to właściwie Unii Europejskiej już nie ma. Nie ma, no więc ja o tym przecież mówię. To mówmy, nazywajmy rzeczy tak, wprost. Gdyby Le Pen wygrała, ale ja tu też mogę się zgodzić z panem posłem Suskim, do 3 razy sztuka, zobaczymy, czy będzie szansa na 3. raz, że być może ta agresywna retoryka potem w zderzeniu z rzeczywistością, zwłaszcza tą społeczno-ekonomiczną, gospodarczą, spowodowałaby jednak zmianę. Ale musimy bazować na tym, co się deklaruje. Więc ta opcja, gdyby wygrała, Francji nie ma w Unii Europejskiej. Nie ma w Unii Europejskiej. Francji nie ma Unii Europejskiej i zrobi się nie tylko europejski. Tylko światowy dramat. Bądźmy uczciwi. Sama Le Pen Francuzów z Unii Europejskiej nie wyprowadzi. Ona zapowiada wprost zorganizowanie w razie swojej wygranej 2 referendów na temat zasady priorytetu narodowego i odzyskania suwerenności. I to są 4 obszary. To jest budżetowy, terytorialny, monetarny i legislacyjny. No tak jest, ale to się nazywa wprost wyjście z Unii Europejskiej, zgoda. Oczywiście. Ale to nie ona i będzie wyobrażamy wyprowadza. Sobie sytuację oto taką, że większość we Francji wybiera panią Le Pen, a potem głosuje w referendum, które ona przeprowadza przeciwko, a wyobrażamy sobie sytuację, że ona potem poddaje się do dymisji po paru miesiącach, bo nie wygrała tych referendów? Nie, tak nie będzie. W związku z czym... Panowie, to tak, żeby było jeszcze uczciwie, po jednym zdaniu, błyskawicznie. Ja chciałem powiedzieć jedną rzecz, że oczywiście możemy rozważać różne scenariusze, bo oby się nie stało coś takiego, co miało miejsce na kilka dni przed wyborami we Francji. A gdy nastąpi, no jakaś, właśnie, nastąpi jakaś ingerencja z zewnątrz, albo nie daj Boże, jeszcze raz mówię, nawet nie będę kończył co, to przecież radykalizacja nastrojów może pójść w taką stronę, że scenariusz, o którym tutaj była mowa i uważany przez analityków także za mało prawdopodobny, może się uprawdopodobnić. Pan poseł Jakubiak? Ale jeszcze jedno, panie redaktorze. To, jeżeli by wygrał Macron, to daje dużą gwarancję na to, że Unia Europejska przetrwa, bo nawet jeżeli dojdzie do wyborów w Niemczech, to bez względu na to, kto w nich wygra, czy Schulz, zarówno, czy Merkel? Schulz, zarówno Merkel są bardzo euroentuzjastami i myślę, że tutaj bardziej będzie decydowało o przyszłości Unii wyniki wyborów Wielkiej Brytanii. Pan poseł Jakubiak, jedno zdanie, pan poseł Suski. Te postawy graniczne Francuzów są wyraźnie, widać, że spowodowane agresją muzułmańską. To jest tak, że oni się po prostu boją wychodzić z domu, zaczynają się obawiać. Więc tutaj jest przytyk do pozostałych, do Niemiec i tak dalej. To wszystko będzie wspólnym mianownikiem dla wyborów. Natomiast ja bym chciał tylko powiedzieć tak, nie ma co porównywać amerykańskich wyborów, bo tam były 2 osoby. Tutaj mieliśmy 11 kandydatów. Przepływ elektoratów spowoduje zapewne, no, bo też trzeba margines zostawić, że jednak pani Le Pen będzie druga w drugiej turze. I pan poseł Suski. Mamy nadzieję, że nie nastąpi dramat i ten czarny scenariusz zarysowany się nie sprawdzi. Francuzom życzymy dobrego wyboru. Jednak francuskie społeczeństwo jest bardziej proeuropejskie. Obawia się oczywiście napaści i terroryzmu, ale sądzę, że jednak w drugiej turze zwycięży kandydat. I bardzo panom dziękuję. To była pierwsza część. Gratulujemy Francuzom frekwencji. I oby taka frekwencja była w Polsce przy każdych wyborach. Bardzo dziękuję. To była pierwsza część programu, minęła 20. Przed nami część druga, ale pozwolą państwo, że z jednej do drugiej części przejdziemy przez sztab Macrona, jednego z 2 pretendentów do fotela prezydenta Francji.
w drugiej turze wyborów i Marine Le Pen. Przypomnijmy, to są te dwa nazwiska, które pojawiają się w drugiej turze. Piotr Gwórecki przed sztabem wyborczym Macrona. Piotrze, czy się słyszymy? Dobry wieczór. Witam serdecznie, kłaniam się. Tak, słyszę. Co dzieje się w sztabie wyborczym Macrona? Radość i oczekiwanie na lidera, czyli właśnie na Emmanuela Macrona. To są jego zwolennicy z takiej partii, którą sam stworzył, głównie młodzi ludzie, o nazwie En Marche, czyli można by to przetłumaczyć w drogę naprzód. Partia, którą tworzył w zasadzie przymierzając się chyba do decyzji o kandydowaniu w wyborach prezydenckich. Partia młoda, partia mająca pewne zaplecze w regionach, ale to nie jest partia masowa, to nie jest ani partia republikańska, ani partia socjalistyczna, aczkolwiek z tą drugą wiele przecież Macrona łączy, bo doradzał prezydentowi Hollande'owi, a później został w gabinecie socjalistów ministrem, więc tutaj ten jego dystans do prawicy i lewicy, który podkreślano, jest jednak też takim dystansem trochę, można powiedzieć, błyskotliwym. To się ma błyszczeć, a nie być w 100% prawdziwe. Czy rzeczywiście Francuzi na coś takiego pomiędzy zdecydują się zagłosować w drugiej turze wyborów? Bo mówisz tak, to nie ma być takie, to ma być takie. Czy ten wybór rzeczywiście będzie przemawiał za tym, czy będzie tym elementem, który Francuzi kupią i zdecydują się rzeczywiście oddać swoje głosy na Macrona? Czy jednak bardziej ta wizja Marine Le Pen, tworzona i roztaczana przed Francuzami, tego, że będą mogli bardziej... Że będą mogli bardziej współtworzyć, rządzić Francją poprzez referenda chociażby. Czy to będzie to, co Francuzów przekona? Ja myślę, że w tej chwili zaczyna się powoli to, co Francuzi i Francja znają z roku 2002, gdy ojciec Marine Le Pen kandydował w wyborach prezydenckich, dostał się do drugiej rundy i ostatecznie przegrał z Jacques'em Chiraciem. To był pojedynek, w zasadzie cała Francja przeciwko Le Penowi. To się w tej chwili może powtórzyć. Dość powiedzieć, że już w tej chwili padły oświadczenia ze strony przedstawicieli władz partii socjalistycznej, a więc partii François Hollande, i mówiące o tym, że należy poprzeć Macrona właśnie, by nie doszła do władzy Marine Le Pen. Takie powszechne narodowy ruch jest bardzo prawdopodobny, no bo jak mówię, już raz był. Czy po drugiej stronie, jeżeli można w ten sposób powiedzieć, znajdzie się wystarczająco duże wsparcie dla Marine Le Pen, no trudno w tej chwili przesądzić. Ja myślę, oczywiście nie zakładam się o to, kto zostanie prezydentem, ale mam dziwne wrażenie, że jeżeli stałoby się znowu coś złego, nie daj Boże, we Francji, to trochę inaczej by się zaczęły układać i sympatie, i nastroje Francuzów. Tu jednak, jeżeli dochodzi do głosu strach, to pod wpływem tego strachu są określone zachowania, jest to wsparcie określonych idei i tu może wtedy Marine Le Pen, wyciągając te sprawy na pierwszy plan, po prostu profitować. O czym Piotr Górecki, bardzo dziękuję. W studiu Andrzej Stankiewicz, portal onet.pl, Adrian Stankowski, Gazeta Polska. Dobry wieczór. Panowie, jesteście zdziwieni, zszokowani? Nie, chyba nie jesteśmy zdziwieni i zszokowani. Redaktorze, szok, zdziwienie? Nie, to spodziewane wyniki. To czego spodziewamy się dalej? To jest to, o czym powiedział pan redaktor Górecki. To znaczy, czy wariant z roku 2002, kiedy cała francuska klasa polityczna sprzymierzyła się przeciwko ojcu Marine Le Pen i on nie wygrał w drugiej turze, zwyciężył kandydat ówczesny prezydent Chirac jako kandydat właściwie całej francuskiej klasy politycznej. Czy to teraz nastąpi w sytuacji, kiedy Francja jest krajem, w którym jest permanentny alert antyterrorystyczny? I stan wyjątkowy od półtora roku. Stan wyjątkowy od półtora roku. Prezydent Hollande nie potrafił tej sytuacji poprawić i Francja jest krajem, który w każdej chwili może dojść do zamachu. A zatem pytanie jest takie, czy losy tych wyborów są realnie w rękach Francuzów, czy którzy będą na chłodno kalkulować, czy im się podoba program Macrona czy Le Pen, czy też
podyktują to emocje związane z jakimiś kolejnymi nieprzewidywalnymi wydarzeniami. To jest duży znak zapytania. Tak naprawdę Francuzi nie są do końca panami własnego losu w tej sytuacji. Redaktorze? Zgadzam się z takim stanowiskiem. Trzeba zauważyć, że z tej czwórki dwóch kandydatów to kandydaci bardzo silnej zmiany, bo zarówno Marine Le Pen, jak i Jean-Luc Mélenchon to są kandydaci zmiany. Oczywiście po przeciwległych, Czasami blisko. Les extrêmes se touchent, jak mawiają Francuzi, czyli ekstremizmy się dotykają. Mam wrażenie, że ten potencjał zmiany narasta we Francji i tutaj poparcie establishmentu politycznego może zadziałać paradoksalnie przeciwskutecznie. Pan Emmanuel Macron jest taką repliką naszego Ryszarda Petru, czyli wykreował sobie partię na wybory. Jak się tego słucha, szczególnie w oryginale, to ja mam wrażenie, że to jest no tak samo mi się, że tak powiem, plastikiem, że to jest taki plastikowy produkt PR-owski, to może nie zadziałać. Nie wiem, czy kto wygra w drugiej turze. Natomiast uważałbym, że pani Marine Le Pen stać na niespodziankę, choćby w postaci bardzo dobrego wyniku wyborczego. To, o czym mówi Piotr Górecki, nie daj Bóg, żeby doszło w tej chwili do Francji do jakiegoś ekstremalnego zdarzenia. To promuje jej kampanię. Bo te zjawiska niechęci do imigrantów we Francji nie są nowe. W ten sposób ojciec Marine Le Pen właśnie 15 lat temu już zbudował swoją kampanię na takiej niechęci. Tylko też Francja w ciągu tych 15 lat zmieniła się diametralnie. Dlatego ona dzisiaj jest tak naprawdę w bardzo dobrej politycznej sytuacji, o wiele lepszej niż on wtedy. Proszę zwrócić uwagę, przegrywają i to sromotnie kandydaci dwóch tradycyjnych partii francuskich, czyli Republikanie, Goliści i Socjaliści. Ich kandydaci nie znajdują się w drugiej turze. No to jest wydarzenie bez precedensu. A zatem inaczej wygląda scena polityczna. I ci, którzy głosowali na radykalnie lewicowego Mélenchona, raczej, jeżeli dojdzie do głosowania, mogą zagłosować na Marine Le Pen. Ich wiele rzeczy łączy. Niechęć do NATO na przykład, prawda? Sentyment do Rosji. Jest parę elementów, które mogą spowodować, że... Ale gdybyśmy zarzucili sentymenty, a skupili się na bezpieczeństwie Francuzów, Le Pen zgłosiła postulat zwiększenia liczebności policji o 15 tysięcy funkcjonariuszy, a także kary dożywotniego więzienia za najcięższe przestępstwa. To z kolei jest też taki zwrot w tył w porównaniu do tego, co postulowała wcześniej, bo chciała kary śmierci. No tak, tylko... Francja ma strukturalne problemy związane nie tylko z imigracją, ale związane z rynkiem pracy. Francuzi mają na przykład bardzo krótki tydzień pracy, nie przystający zupełnie do obecnych realiów, mają zacofaną gospodarkę. Ten kraj jest naprawdę w bardzo trudnej sytuacji, a wciąż Francuzom się wydaje, że są imperium i ona trochę takie, korzystając z tego poczucia wielkiej mocarstwowości, buduje swoją kampanię. Na przykład mówiąc, Francuzi są wielcy, że mogą sobie poradzić bez Unii, że mogą... Co zmieni się we Francji po tej pierwszej turze wyborów? No tutaj dla Polski szczególnie to jest dosyć poważny alert, te wyniki, bo z czwórki kandydatów, trzech kandydatów jest bardzo wyraźnie prorosyjskich. To trzeba bardzo wyraźnie odnotować. Czwarty, Macron, ma taką tendencję transakcyjną, jeśli chodzi o politykę wobec Rosji. Dwóch z tej czwórki kandydatów wprost mówiło o wyjściu z NATO. No, czy to jest bardzo poważne niebezpieczeństwo. François Fillon przemawia w tej chwili. Dziękuję wszystkim tym, którzy na niego zagłosowali. Był też takim niby pewniakiem, co niektórzy w nim jednak jakieś nadzieje pokładali. To, że gdyby nie skandale korupcyjne w jego rodzinie, to byłby najpoważniejszym kandydatem na prezydenta Francji. No, kariera Macrona to jest tak naprawdę pustka, którą zostawił po sobie Fillon. Czy to jest to, o czym powiedział redaktor przed chwileczką? Że to jest taka kariera plastikowa? To jest kariera człowieka znikąd, który udaje zupełną nowalijkę na rynku politycznym, ale nie jest, no bo on jednak pracował w administracji socjalistycznej prezydenta Hollanda. Wyczekał swój czas i moment, widząc, jak marna jest ta oferta dla Francuzów w wyborach, po kłopotach Fillona korupcyjnych, po których on już się tak naprawdę nie podniósł, powstała taka nisza, w którą on po prostu wszedł jak w masło. Pytanie, czy to jest jego kariera, i czy ktoś ją zaplanował. Zostanie zagospodarowana, czy nie? Wypełniona. Prawdopodobnie tak, Emmanuel Macron wygra, co oznacza dalszą stagnację, dalsze dryfowanie w tym samym, co było. Więcej jeszcze tego samego, co było. I bardzo panom dziękuję. To był program Minęła 20. Dziękuję również państwu. W imieniu Michała Adamczyka zapraszam na program Bez Retuszu. Tradycyjnie 21.50. Spokojnej nocy i do zobaczenia.